cieszę się, że mogę tutaj stać i dzielić się tym, co Pan Bóg uczynił w moim życiu, jak mnie znalazł, że dzisiaj mogę oddawać Mu chwałę, mogę się cieszyć nowym życiem, jaki mi podarował. I niech wszystko, co tu powiem, będzie właśnie na Jego chwałę. Swoje świadectwo mogę rozpocząć od psalmu 139. Panie, zbadałeś mnie i znasz. Ty wiesz, kiedy siedzę i kiedy wstaję. Rozumiesz myśl moją z daleka. Ty wyznaczasz mi drogę i spoczynek. Wiesz dobrze o wszystkich ścieżkach moich. Jeszcze bowiem nie ma słowa na języku moim, a Ty, Panie, już znasz je całe. Ogarniasz mnie z tyłu, z przodu. Kładziesz na mnie rękę swoją. Bo Ty stworzyłeś nerki moje. Ukształtowałeś mnie w łonie matki mojej. Wysławiam Cię za to, że cudownie mnie stworzyłeś. Żadna kość moja nie była ukryta przed Tobą, choć powstałam w ukryciu. Utkany w głębinach ziemi, oczy Twoje widziały czyny moje. W księdze Twej zapisane były wszystkie dni przyszłe, gdy jeszcze żadnego z nich nie było. Tak się zaczyna moje życie. Kiedy moja mama zaszła w ciążę, nie była mężatką, była samotną kobietą. Mój ojciec wcale się z tego powodu nie cieszył. I mój ojciec po prostu chciał, aby moja mama po prostu usunęła ciążę. Moja mama wtedy nie miała za dobrych relacji też w domu rodzinnym. Ojciec zmarł. Moja babcia była taką ortodoksyjną katoliczką. No wstyd, panna z dzieckiem na wsi, no to może lepiej pozbyć się kłopotu. Ale Pan Bóg tak pokierował tą moim życiem, mojej mamy życiem, że do tego czynu nie doszło. Kiedy moja mama była w 9 miesiącu ciąży, została dotkliwie pobita 3 tygodnie przed porodem przez swojego brata. Straciła przytomność i po kilkunastu schodach wyszła z domu, usiadła, ocknęła się na podwórku na studni, która nie była w ogóle przykryta żadnym kręgiem. Następny dowód na to, że Pan Bóg naprawdę jest wielkim Bogiem, wszechmogącym, działa i Jego losy są po prostu, nasze losy są w Jego rękach, od początku do końca. Kiedy moja mama mnie urodziła, nie znała Boga, więc nie mogła też i mi przekazać, i miłości, ponieważ ona nie miała relacji w domu, więc i tak toczyło się nasze życie. Kiedy ja w wieku 16 lat poznałam mojego pierwszego męża, wydawało mi się, że to jest po prostu wielka miłość, wielkie szczęście. Chciałam nawet z tego domu wyjść, bo nie miałam ojca. Potrzebowałam po prostu miłości. To był po prostu taki krzyk po prostu miłości. Chciałam, żeby ktoś po prostu mnie kochał. Bo bardzo szybko niestety spostrzegłam, że była to kompletna po prostu pomyłka. Jedna stracona ciąża, potem druga. Przy drugiej straconej w ciąży po prostu wpadłam w depresję. Chciałam po prostu odebrać sobie życie. Nie miałam po prostu sensu dalszego życia. Czułam się okropnie, czułam się samotna. Nie miałam z kim porozmawiać. Mój wtedy obecny mąż także został wychowany w domu takim no, patologicznym, gdzie bardziej po prostu był alkohol, nie było miłości, nie było rozmów, nie było relacji, nic nie było. On tylko po prostu pracował od rana do wieczora. Przynosząc pieniądze myślał, że tak właśnie okazuje mi miłość. Więc nie rozmawialiśmy w ogóle, co mi dolega. Więc ja po prostu zaplanowałam sobie, że zjem wszystkie tabletki, które moja mama wtedy posiadała w apteczce. No, stwierdziłam, że położę się szybciej spać. Moja mama wtedy dłużej pracowała w pracy. Wiedziałam, że szybko nie przyjedzie. Wtedy mój mąż też wiedziałam, że przyjedzie późno wieczorem, jak zwykle zresztą. Więc położę się spać i nikt się nic nie dowie. Rano mnie już nie będzie. Ale właśnie Pan Bóg zna wszystkie nasze dni przyszłe. Zna nasze serce. Zna wszystko, nawet właśnie moją myśl znał, co chciałam zrobić. I Duch Święty bardzo mocno pobudził moją mamę w pracy, aby zostawiła pracę i aby szybko przyjechała do domu. Moja mama spojrzała na zegarek, stwierdziła, że chyba już nie zdąży na autobus. Ale po,
ale to ponaglenie było tak mocne, że pomimo tego stwierdziła, że przyjedzie. Stanęła w progu drzwi, kiedy ja w zasadzie stałam przed apteczką i chciałam te wszystkie tabletki zjeść. Dopiero po czasie, jak rozmawiałyśmy, to wiedziałam, że to Pan Bóg po prostu uratował mi po raz kolejny życie. I tak moje życie się toczyło. Nie wiedziałam, że mam udać się do Boga o to, aby mieć dzieci. Nie znałam tego w ogóle, że należy się modlić o dziecko, że należy się modlić o małżeństwo, że należy najpierw pytać Boga. Więc udałam się do energoterapeuty. Tak mi poradzono wtedy. I faktycznie zaszłam w ciążę. Urodziłam Gabrysię. Bardzo się cieszyłam. Ta ciąża była dla mnie naprawdę straszną radością. I kiedy urodziłam Gabrysię, byłam bardzo zaoferowana, radosna, jak to kobieta, która rodzi dziecko. Widziałam po trochu, że moje małżeństwo po prostu lega w gruzach. Czułam się nadal bardzo samotna, nie wiedziałam, co mam zrobić. Wołałam wtedy do Boga faktycznie, jak umiałam. 4 lata w zasadzie borykałam się z tą myślą, co mam dalej robić, jak to ma dalej wyglądać. W tym czasie przyszła na świat Wiktoria. Bardzo się ucieszyłam z kolejnej ciąży, ponieważ ja byłam sama i zawsze pragnęłam mieć nie tylko jedno dziecko, więc tu już miałam taką świadomość, że prawdopodobnie będę sama, więc dziękowałam wtedy Bogu, że obdarzył mnie po prostu 2 córeczkami. Moje szczęście było wielkie, kiedy właśnie jeszcze dowiedziałam się, że to jest właśnie 2 córeczka. I tak po rozwodzie zamieszkałam z powrotem w blokach i tam Pan Bóg już do mnie zaczął bardzo mocno mówić, ponieważ widziałam swoje zdruzgotane życie. Widziałam moje zawiedzione nadzieje, marzenia, z których nic nie wyszło. Czułam pustkę w sercu. Czułam wiele różnych emocji, z którymi sobie nie umiałam po prostu dać radę. Z zewnątrz wyglądałam może na bardzo szczęśliwą kobietę. Pracowałam jako księgowa, miałam wszystko ustatkowane. Pan Bóg się troszczył o mnie. Miałam wszystkiego pod dostatkiem, ale duchowo byłam po prostu wrakiem. Szukałam czegoś, nawet nie wiedziałam czego. I miałam wiele pytań w głowie i wiedziałam, że niestety w Kościele katolickim takiej odpowiedzi nie dostanę, ponieważ chodziłam tam przez wiele lat i nic mi to nie pomogło. Wtedy Duch Święty zadawał mi takie pytania właśnie. Chodzisz do spowiedzi, jesteś ciągle taka sama. I zaczęłam myśleć nad tym, to jak to powinno być? Czy ja powinnam się zmieniać? Moje życie może powinno się zmienić? Pytań miałam wiele, bardzo. I kiedy Gabrysia w 2007 roku przystąpiła do komunii, już wiedziałam, że w tym kościele moja noga więcej nie postanie. Zaczęłam wołać naprawdę szczerze do Boga i zaczęłam Go szukać po prostu całym sercem. Myślałam nawet, że pójdę do kościoła ewangelickiego, bo stwierdziłam, że tam nie ma tych różnych figur. A to gdzieś w sercu moim też się bardzo kłóciło, że tak nie powinno być, że przecież Bóg jest najwyższy, Bóg stworzył świat i z tych Ewangelii, które usłyszałam tam w kościele, trochę mi to tak nie pasowało. Ale ta myśl szybko umarła taką śmiercią naturalną i modliłam się dalej. I tak mówię, Panie Boże, bardzo mnie to męczyło, że co niedzielę byłam w domu, gdzieś wewnętrznie się modliłam, szukałam. Ale to jest piękne, że w Biblii właśnie pisze, kto szuka, ten znajdzie. I czekałam w sumie rok. Czekałam rok, kiedy taka otwarta już, szukająca ludzi, którzy by mi ogłosili właśnie, że jest Jezus Chrystus, że On też może ci pomóc, trafiłam do Ireny Kiśkory. A tak naprawdę trafiłam do Dominika. Byłam wtedy przedstawicielką otwartych funduszy emerytalnych. I kiedy Irenka otworzyła mi drzwi, Dominika jeszcze wtedy nie było, zrobiła mi kawę i z taką pełną mocą powiedziała mi, w zasadzie tylko jedno zdanie, które bardzo mnie przybiło, uradowało, że Jezus Chrystus uratował jej życie. Ja byłam w szoku. Ja byłam naprawdę w takim szoku i tak sobie tylko w duszy pomyślałam, to może by i moje uratował. W zasadzie już mnie nie interesowało, po co ja tam przyszłam. Nawet już nie chciałam rozmawiać na tematy zawodowe, bo chciałam tylko słuchać, żeby ona mi jak najwięcej powiedziała. Było to w marcu 2008 roku. Zaprosiła mnie na niedzielę ewangelizacyjną, to były dni upamiętania.
Więc jak na skrzydłach przyleciałam, ona chciała mieć pewność, żebym przyjechała, więc jeszcze poprosiła mnie, żebym zabrała swoim samochodem tutaj na Dorotę. Więc wiem, jak to jest, kiedy my kogoś zapraszamy. Jak bardzo się cieszymy, że ktoś no, nie zawodzi. No, i ona wtedy też czekała, czy ja przyjadę. Przyjechałam tutaj, tego dnia nie zapomnę, będę go pamiętać do końca życia. Wtedy świadectwo miała nasza siostra z Żor. Zapomniałam jej imienia. Od brata, który rozwozi tutaj chleb. No. Tak, żona Kazika. Ona opowiadała, jak nie mogła mieć dzieci, a kiedy się nawróciła, urodziła troje synów. To po prostu... No ja za nie mówiłam. Tak sobie pomyślałam, Panie Boże, 35 lat chodziłam do kościoła katolickiego, ja nigdy w życiu nic takiego nie słyszałam. Nigdy w życiu. Z radością przyjęłam to tutaj wszystko, ale oczywiście od razu uwierzyłam w Boga, dałam się ochrzcić, ale w zasadzie chodziłam jeszcze swoimi drogami. Nie byłam zainteresowana zmianą, ale Pan jest dobry. Pomimo, że chodziłam własnymi drogami, On mnie nie odtrącił. Trwało to 3 lata. Mówił do mnie poprzez słowo, które tu było zwiastowane, chociaż nie czytałam jeszcze wtedy Biblii, ale wystarczyło to słowo tutaj na nabożeństwie i ono pracowało w moim sercu. Nie dawało mi spokoju. Drążyło, tak jak woda drąży w skale. Następowały te przemiany i w 2011 roku, kiedy tak wiedziałam, że nie idę dobrą drogą, wiedziałam, że coś musi się w moim życiu zmienić. Pan powiedział do mnie bardzo wyraźnie. Biorę dziś przeciwko wam na świadków niebo i ziemię. Położyłem dziś przed tobą życie i śmierć. Błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierz przez to życie, abyś żyła. Ty i twoje potomstwo. Na mnie największe wrażenie zrobiło ty i twoje potomstwo. To mnie po prostu przeszyło do głębi serca. Bo ja wiedziałam, że praktycznie już miałam no, zrujnowane życie, ale nie chciałam takiego życia dla moich dzieci. Nie chciałam, aby moje dzieci wychowywały następne dzieci bez ojców, w rozbitych małżeństwach. Widziałam życie mojej mamy i widziałam swoje i to mi wystarczyło. I wtedy powiedziałam, Panie Boże, ja nie wiem, jak to mam zrobić, ale po prostu ja chcę być Twoja na zawsze. Na zawsze. I Pan Bóg zaczął rozwiązywać moje problemy, uwolnił mnie od papierosów, uwolnił mnie od pychy, od egoizmu, od wielu spraw, które miałam jeszcze w swoim życiu niepozałatwianych. A tutaj dzisiejsza pieśń właśnie śpiewana, a Ty znasz moje serce i pomimo to kochasz mnie, po prostu przeszywała mnie do głębi i płakałam tutaj na każdej tej pieśni, dzieci tylko podawały mi tony chusteczek, bo ja znałam swoje serce i wiedziałam, że jest ohydne. A wiedziałam, że Pan Bóg po prostu mnie kocha i nigdy stąd mnie nie opuści, nigdy mnie stąd nie wyprosi. Po prostu On czekał, aż po prostu będzie mógł wejść do mojego życia. Ja z całym tym bagażem tych doświadczeń uklękłam i powiedziałam, Panie, ja już nie chcę po swojemu żyć. Ja już nie chcę tych złych decyzji. Ja już nie chcę kierować sama swoim życiem. Przyjdź i zabierz to wszystko, kieruj. Chcę się od Ciebie o wszystko pytać. Chciałam zbudować taką naprawdę intymną relację z moim Panem. I właśnie 2011 rok był takim pięknym rokiem. Tutaj zaczęłam też uczęszczać wtedy przez prowadzoną szkołę chrystusową, przez Dawida Heczko. Zaczęłam się modlić, pościć. Zaczęłam się modlić też gorąco moją mamę, bo wiedziałam, że ja słownie nie jestem w stanie ją przekonać, że to wszystko, co Bóg mi objawiał, przed nią jeszcze było zakryte, więc stwierdziłam, że tylko modlitwa jest najlepszą drogą na to, aby po prostu Pan Bóg ją skruszył, że to nie ja, ale to Pan Bóg ma ją skruszyć. Więc modliłam się o to bardzo gorąco i jeszcze w głębi mojego serca zadawałam Bogu pytanie, Panie Boże, a co z moim małżeństwem?
Nie chcę być do końca sama. Co powiesz na to? I po pracy, kiedy przyjeżdżałam, czasami późnym wieczorem otwierałam Biblię, płakałam, czytałam, radowałam się Bogiem i powiedziałam: Boże, jeżeli jest to Twoim zamiarem, to odbuduj to wszystko. Chodziło mi po prostu o pierwszego męża. I też w tej sprawie bardzo się modliłam. Powiedziałam: Panie Boże, Ty wiesz, że między nami wszystko już po prostu nowe gasło, ale jeżeli jest to Twoim zamiarem, to wiem, że Ty wszystko uczynisz nowe. Mój poprzedni mąż związał się z kobietą, nie byli w związku małżeńskim, tylko żyli po prostu bez ślubu. Więc prosiłam Boga, żeby rozwiązał tą sprawę. Moje zdziwienie było ogromne, kiedy pewnej niedzieli moje dziewczynki przyszły do domu i zakomunikowały mi, że tata będzie miał dziecko. Byłam po prostu, usiadłam i powiedziałam: Panie Boże, Ty mnie zadziwiasz po prostu. Nie spodziewałam się czegoś takiego. I później w marcu, służąc w misji Nowa Nadzieja, poznałam mojego obecnego męża. Już wiedziałam, że po prostu Bóg po prostu mnie uwolnił i dał po prostu mi odpowiedź. W tym samym czasie, w marcu, moja mama się nawróciła. Moje szczęście było ogromne. Cieszyłam się bardzo. I tak po prostu czułam to, że każdą sprawę, którą Bogu polecę, dla Boga nie ma rzeczy nie do rozwiązania. Po prostu czekałam, modliłam się i powiedziałam: Boże, Ty wszystkim kieruj, ja nie chcę nic od siebie, nic dodawać. Po prostu nie chcę. I zaczęły się piękne chwile, kiedy też poznałam mojego męża, Artura. Nie były to łatwe chwile, ale wszystkie zatopione w Panu Bogu. Każda myśl, każde pragnienie, powiedziałam: Boże, ja to Tobie wszystko oddaję. Ja nie chcę, abyśmy cokolwiek robili źle po naszemu. Artur pojechał na terapię, był 2 lata. Był to też przed nami taki czas modlitwy, czas postów, czas dla niego, uwolnienia. Ja modliłam się: Panie, co Ty chcesz przez to wszystko dla nas zrobić? Co Ty chcesz przez nam to wszystko pokazać? Nawet nie wiedziałam, czy mogę myśleć w ogóle o małżeństwie. Bardzo nieśmiałe myśli, bardzo. I tutaj w jakimś czasie, kiedy jeszcze mąż był na terapii, siostra podeszła do mnie, dała mi lekturę Dereka Prince'a. Małżeństwo. Przepraszam, rozwód i ponowne małżeństwo. I tak otwierając tą książkę, mówię: Panie, mów do mnie. Mów do mnie, bo chcę słyszeć Twój głos. I właśnie wtedy też Pan przemówił, poprzez tą książkę, kiedy tam właśnie jest opisywane, że to Pan przyprowadza nam tego małżonka, my go nie szukamy, ja go nie szukałam. Pierwszy werset już bardzo mnie uderzył z pierwszej Mojżeszowej. 2, rozdział 18, werset. Potem rzekł Pan Bóg: niedobrze jest człowiekowi, gdy jest sam, uczynię mu pomoc odpowiednią dla niego. I tak Pan, i wtedy Duch Święty pokazał mi całą tą pomoc, którą w zasadzie ja byłam wtedy dla Artura. Pokazał mi właśnie te sądy, pokazał mi te załatwienia różne. Człowiek bezdomny w zasadzie nie ma nic i potrzebuje takiego prowadzenia. Pokazał mi właśnie krok po kroku wszystko, że w zasadzie sam sobie by nie poradził. A on też potrzebował faktycznie, szukał wsparcia, szukał miłości i motywacji do zmiany życia. I kiedy później w grudniu spotkaliśmy się, bo ja pojechałam do niego w odwiedziny, dostałam pierścionek zaręczynowy, już wiedziałam, że po prostu Pan Bóg chce, abyśmy byli razem i spokojem w sercu i z radością mogłam to przyjąć. W następnym roku wzięliśmy ślub. Dzisiaj jestem szczęśliwa, bardzo. Jestem naprawdę wdzięczna Bogu. Czasami może w domu za często mówię, bo dziewczynki mówią: a ty tylko, mama, o tym Bogu. Ale naprawdę ja wiem, z czego mnie Pan Bóg uwolnił, co otrzymałam, czego nie miałam, co mam dzisiaj w sercu. Z mężem przechodzimy różne dobre sytuacje, bo jesteśmy otwarci na zmiany. Jesteśmy wdzięczni Panu Bogu za każdą minutę naszego życia. Chcemy się modlić i chcemy Mu dziękować najbardziej. I niech Jemu będzie chwała. Amen. I chciałam jeszcze podziękować też za moje dzieci Panu Bogu, bo cudownie mnie obdarzył. Amen.